Cześć, witam serdecznie. Ja jestem Kamek, a to mój pierwszy odcinek z nowej serii, która będzie na moim kanale, a mianowicie to jest Deus Ex Mankind Divided, czyli ludzkość podzielona, coś takiego po polsku. Nowy Deus Ex, który właśnie dzisiaj wyszedł, 23 sierpnia 2016 roku. No i co, ja już tutaj mam opcje wszystkie zrobione, jeszcze tylko pokażę jaką grafikę mam. Na start wziąłem sobie, ja mam kartę graficzną GTX 970, nie 80. Czekałem w sumie, jak zamawiałem tą 970, to czekałem, aż wyjdą 1080, żeby się szybko i tanio przerzucić na te nowe generacje, ale one kurde ponad 3000 kosztują, więc na razie sobie jeszcze poczekam. No i na razie wezmę takie ustawienia i będę stopniowo je pewnie z odcinka na odcinek albo między odcinkami sprawdzę, jak to wyglądają te ustawienia. Znaczy sprawdzę wyższe, będę starał się wyższe do ultra dociągnąć, żeby jak najlepszą jakość mieć i żeby było 60 klatek na sekundę. No i tyle, no także zobaczymy. Mam na razie na, tak jak pokazałem tutaj, jeszcze raz kurczę, tam jakieś te wysokie, bardzo wysokie te ustawienia. Tutaj wiem, że da się poziom szczegółów jeszcze na bardzo wysoki ustawić, tak? Tutaj się da jeszcze realistyczne cienie. To jest jakieś te jakość cieni bardzo wysokie, tu też się da, tak? Anizotropowe, to tu jest chyba razy 8, tak? A, razy 16. Ja na razie 4, jakoś tekstur tu można. Okej. Okej, no i tu ponad. I to jest ultra, tak? Jakoś tekstur. Także ja na razie zostawię jak było. No i rozpoczniemy sobie, tak? To będzie teraz trailer, taki chyba parominutowy, nawet, znaczy trailer, takie intro, w zasadzie filmik wprowadzający, więc ja sobie się wyłączę, sobie coś będę robił w tle, a tutaj wyłączę mój mikrofon, także no, zapraszam do oglądania. Weźmiemy nową grę. Wyjść wyzwania. Czekaj, tutaj jest gra, to przede wszystkim doświadczenie. To jest chyba jakiś łatwy poziom, to jest wyzwania, to pewnie jakiś normalny, a to jest jakiś trudny. A to jest jakiś kurde hardcore, więc wezmę wyzwania. Tak. 12-minutowe, kurde, dużo. Jeszcze tylko tyle wspomnę, że ja będę starał się grać tak, żeby nie zabijać. Poprzednią część grałem tak, że nie zabiłem żadnej osoby, nie licząc walki z bossami. I niektórych takich prawie bossowych walk, które już sobie odpuściłem, żeby po prostu... znaczy chyba nie wiem, czy się dało, ale wiem, że w poprzedniej części Deus Exa po prostu wszystkich przeciwników usypiałem albo obezwładniałem taką typową skradankę i teraz też tak będę się starał robić. Także no, walki z bossami być może zostawię sobie tak, żeby były, no ewentualnie będę zabijał, a tak to będę wszystkich usypiał po prostu, bo dlatego też, że wtedy tam był specjalny bonus dodatkowy za to, że się przechodziło całą misję niewykrytym i na przykład nie zabijając nikogo. To ja tak właśnie robiłem, że nigdy nie zostałem wykryty, a jak zostałem wykryty, to wczytywałem sobie save'a i od początku i tak przechodziłem misję, że przez całą misję nikt mnie nigdy nie wykrył. Dopiero pod koniec tam był boss, ale to on chyba, to się nie liczyło, jak on wykryje, bo to musiało być, bo tam była jakaś taka przerywnik i tak dalej. I teraz też tak będę chciał, bo tam się dostawało bardzo duży bonus za to, że bez wykrycia się przechodziło misję i ja od samego początku postaram się tak zrobić też tutaj, nie? Także dobra, odpalam filmik i no i do zobaczenia za 12 minut, także no, zaraz, zaraz będziemy, nie? The year was 2027. Advances in biotechnology were helping people improve their physical and mental abilities to an amazing degree. Provided, of course, they had enough money. A new breed of people was emerging, half human, half machine. And in Detroit, at least, not everyone was happy to see it. I'd just landed a job as head of security at Seraph Industries,
a cutting-edge biotech firm. David Seraph himself handpicked me for the job. Said he needed me to keep his people safe. My ex, Megan Reed, was one of them. Brilliant neuroscientist, Megan had found a way to make augmentation safe and affordable for everyone. All she had to do was present her research to Congress. But the night before her big meeting, my security measures failed. A team of Black Op mercenaries stormed into Seraph headquarters, massacring everyone in sight. Three of the mercs were heavily augmented walking tanks. Their mission? Take out Megan and her team. I tried to stop them, but their leader tossed me through a plate glass wall. Last thing I heard as his bullet slammed into my brain was Megan's dying scream. I should have died with her. Only I didn't. High-end, military-grade enhancements saved my life. The best augmentation Seraph's money could buy. It took me half a year to get a feel for her. Should have taken longer. But 6 months into my recovery, Seraph Industries was attacked again. This time, by a radical group of pro-human purists. Violent, militant, and fanatically opposed to human augmentation. They claimed to be members of Humanity Front, a non-profit organization that wanted the UN to limit biotechnology research. The thugs broke into Seraph's factory and found machinists working overtime on a top-secret military augment called the Typhoon. Seraph sent me to retrieve it. And when I did, I found one of the so-called purists next to it, wired with cerebral implants, trying to download its classified specs. Obviously, something more was going on. The Aug killed himself before I could question him. Seraph ordered me to dig deeper. So with the help of Frank Pritchard, Seraph's head of cybersecurity, I did. Turns out a second hacker had been controlling the Aug's actions from somewhere off-site. Pritchard and I tracked his signal to a secret FEMA internment camp in Detroit. The Black Op mercenaries were there. The same mercs who'd left me for dead 6 months before. Figured they'd try again when they saw me. Wasn't so easy for them this time. I took out the tank named Barrett. Even got him to give me a new lead. A penthouse apartment in China. Of course, we both knew it would be a trap in the end. Hengxia Island, China. Home to a city so crowded, they had to build a second city on top of it. Trying to find clues in Hengxia wouldn't be easy. Lucky for me, I wasn't alone. Farida Malik, Seraph Industries' ace pilot, had lived in Hengxia before. A good person to have on your side. She knew enough about the place to get me around. Malik dropped me in the lower city, close to the penthouse Barrett had told me about. Bell Tower Associates, a private security firm under contract to the Chinese government, had agents tossing the suite when I arrived. Just not for the reason I'd been expecting. Turns out the man who lived there was a criminal hacker named Van Bruggen. The same hacker who'd been remotely controlling the Aug in Seraph's factory. Van Bruggen's panicked decision to force the man to commit suicide had been a mistake. Now his mercenary partners were gunning for him, and I needed to find him before they did. Locating Van Bruggen meant playing nice with the Triads, Hengxia's organized crime lords. They had the hacker holed up inside a low-rent capsule hotel. By the time I found him, Van Bruggen had no qualms giving up the woman who hired him, Zhao Yunru, president of the Taiyang Medical Corporation. According to Van Bruggen, Zhao wanted to monopolize the augmentation industry and had hired Black Op mercenaries to destabilize her competition. Seraph Industries was at the top of her list. To prove this, I needed to get inside TYM and grab a surveillance hologram off a server. I suspected Van Bruggen was hiding something when he told me this, but nothing could have prepared me for what I saw. Megan wasn't dead. She and her four best researchers had been kidnapped, spirited away somewhere while their kidnappers made it look like they were dead. Desperate to learn more, I confronted Zhao in her penthouse. She claimed to be a pawn in a bigger plan,
and hinted at a group so powerful it controlled global interests at a whim. Then she slipped into a panic room and hit the alarm, forcing me to make a very quick exit. I figured Zhao was lying, but part of her confession made sense. David Seraph had been worried about his people. So worried, he'd required all of them to have subdermal locator devices surgically implanted. The GPOs would have been broadcasting the day of the attack. But Zhao sent a single call to Picus, the world's leader in global 24-hour satellite news, and turned those signals off. I needed to fly to Picus headquarters in Montreal if I wanted to learn more. Eliza Kassan, Picus Communications' First Lady of News. Malik thought I was reaching when I told her Eliza was involved in this. The world's most famous news anchor, working with a mercenary hit squad. But when I confronted Kassan in her office, she freely admitted to jamming Detroit's satellites the night Megan's team had been taken. Said she's just been following her commands. I suspected she wanted to say more. But Black Op mercenaries showed up, looking to shut us both down. And just like that, the Eliza I'd been talking to disappeared. The mercs were led by an augmented killer I'd crossed paths with twice before. Fedorova, a woman who'd made Silence her best friend. She waited for me to track Eliza's transmission to a secret server room underneath the Picus complex, then jumped me from behind. A deadly fight ensued. I made sure she never moved silently again. With Fedorova down and no one left to keep Eliza quiet, she reappeared. Turns out Picus's First Lady of News wasn't a lady at all. She was a sophisticated AI program, engineered to monitor data streams and control what people believed. Eliza told me the mercs had brought in a Humanity Front doctor named Isaiah Sandoval to remove the scientists' implanted tracking devices while Detroit's satellites were down. She also told me to speak to David Seraph if I wanted to learn more. By the time Malik and I got back to Detroit, tensions between normal and augmented citizens had reached a flashpoint. Riots were breaking out in several cities, and the UN was being urged to intervene. Seraph was trying hard to convince Hugh Darrow, the inventor turned philanthropist who'd once been a leading proponent of enhancement technologies, to help stop a possible regulatory vote. Seraph had a lot riding on Darrow. Megan's discovery would have given millions of people the chance to evolve beyond their normal human abilities, and at the same time, catapulted Seraph Industries to the top of the Fortune 500. According to Seraph, Megan's kidnappers knew this, and didn't want people evolving unless they controlled how it was done. He called his enemies Illuminati and urged me to keep searching. Determined to do so, I tracked down Sandoval via America's most outspoken augmentation opponent, Bill Taggart, Sandoval's boss and founder of Humanity Front. Sandoval admitted to operating on Megan's team when I confronted him, but said he hadn't removed their GPLs. He'd merely switched them to a different frequency. Pritchard was able to trace one of the signals to China. Malik and I immediately took off in pursuit. Unfortunately, the Illuminati were one step ahead. Ambushed. Shot out of the sky by Bell Tower associates seconds after entering Hengxia's airspace. Malik's piloting skills saved me. After a tense and bitter struggle, I escaped into Lower Hengxia. The tracking signal I was following led straight to the Triads, or more specifically, to the augmented arm of Tong Si-Hung, leader of a gang of augmentation harvesters. Tong said they'd taken the arm off a corpse, which Bell Tower had left at their door, meaning at least one of Seraph's scientists was dead. Maybe not the rest of them, though. Tong pointed me to a port used for human trafficking and helped me slip aboard a Bell Tower ship. It was sailing to Rifleman Bank Station, a military base in the South China Sea. Bell Tower was holding kidnapped civilians as prisoners there, and using them to perfect the Hiron Project, a human-computer interface that left most of its test subjects dead.
My search for Megan would have ended then, if not for a mysterious ally named Quinn. In exchange for my help exposing Belltower, he slipped me aboard a second ship headed to Singapore and an Illuminati-run biotech facility called Omega Ranch. Three of Seraph's scientists were there, forced by their captors to create a technology capable of remotely shutting down augmented abilities. Thanks to an emergency recall notice issued by the World Health Organization, millions of people all over the world already had the biochip installed. With the help of the scientists, I tracked Megan to a private section of the ranch. There, I ran into Yaron Nemir, the walking tank who'd put a bullet in my brain the first time we met. He'd teamed up with Zhao and was hoping to catch me off guard. Their little ambush didn't work. I found Megan in a suite belonging to Hugh Darrow, the billionaire philanthropist who'd Seraph had called on for help. Darrow had convinced her to go along with the biochip plan by promising to sabotage the tech. As she was explaining this, Darrow appeared in a global broadcast, telling the world that augmentations would be the death of mankind. Then he activated the biochips to prove his point. All over the world, augmented people flew into a killing frenzy. Darrow had betrayed everyone, and it was up to me to set things right. To do it, I had to reach Panchaea, a massive installation in the Arctic Ocean. As I raced through corridors built by an all-augmented workforce, I saw death and destruction firsthand. By the time I shut down Darrow's broadcast, I knew the damage he'd done. Still, humanity's future remained unclear. How would the world react to this sabotage? Would people ever regain their faith in augmentations again? What would be the Illuminati's next move? Only time will give us the answers. No, także to fajnie, że już po filmiku, trochę długi ten filmik był. Ja jeszcze tylko dodam, że z tego co widziałem tutaj, to straszna słaba jakość tego filmiku. A to jeszcze moment, zaraz opowiem. In yet another augmented terror attack. 251 passengers aboard Sista Airlines Flight 451 were killed. When an augmented passenger broke into the plane's cockpit and ruthlessly butchered its flight crew. Details recovered from the black box recorder suggest that the man may have been suffering flashbacks to the AUG incident. That horrible day 2 years ago when augmented people all over the world flew into a psychotic killing spree, causing the greatest loss of life in recent history. Sometimes, you just have to let go and embrace what you've become. Not gonna go all wonky on us now, Hansa, are ya? Well, if I do, MacReady, I guarantee you'll never see it coming. Agent Jensen, am I gonna have a problem with you? No, sir. No reason to assume you would. Good. Because you are the only augmented operative on this team, and I intend to make good use of you. Listen up, all of you. We've got a sandstorm barreling down our ass, and we can't afford to make mistakes. We're going after this man, an arms dealer named Shepard. He's ex-Belltower. One of the Special Forces commanders who disappeared during the incident. And he's come out of hiding. That cannot be good. It's not. He's selling weapons and military-grade augments to terrorists. This is Aran Singh, the undercover agent who lured Shepard out of his hole. Best you see Interpol's got. But 3 years he's worked hard to get in tight with the Jinn, an Iraqi smuggling cartel that's infected the Eastern Hemisphere like a plague. Last week, our arms dealer sent a message to the Jinn, offering to sell them a shitload of black market merchandise, dirt cheap. They told Singh to handle a buy. They're not gonna like it when Interpol disrupts their party. Singh's cover really that good? It is right now. We need to keep it that way.
This is where the deal's going down. A half-finished high-rise hotel that's been abandoned ever since the incident. It's not a pretty picture inside. Let me guess. Most of the laborers were augmented with heavy-duty industrial rigs. So when the incident hit, and they all went schizo, things got gruesome real fast. And no one, except for some homeless junkies, have been inside the place ever since. So what's the plan, Director? Singh's meeting Shepard on the ground floor, inside the hotel's main atrium. He sent the bulk of his gin crew to the penthouse levels to secure a vantage point. I want MacReady's team to take up positions overlooking the atrium and make the arrest. Jensen, you're going in solo from the roof. My objectives? Keep the gin from joining the party. As far as we can tell, only one route connects the atrium to the penthouse level, a halfway decent elevator shaft, here. I want you to block access to it. Fine. Just cut me loose. Do you plan on relying solely on your augments for this one? I'd recommend taking a little hardware, just to be sure. O, tutaj można już wybierać, jaką broń. Więc ja wezmę tą okuszającą, nieśmiercionośną. Tak jak mówiłem, będę grał właśnie tak, żeby nie zabijać i żeby nie zostać wykrytym też. Jeszcze co do tego filmiku chciałem tylko powiedzieć tyle, że ten filmik pierwszy wprowadzający, nie ten co teraz, tylko ten wprowadzający, to słabej jakości jak widać było i dodatkowo jeszcze to było te wszystkie te nagrania to były z poprzedniej części tej gry, czyli tam parę lat temu, nie? Także nie był taki zły, tylko że strasznie go skodowali bardzo mocno i pogorszyli jakość tego filmiku, bo byłby lepszy jeszcze, nie mówiąc o tym, że grafika tam jeszcze z poprzedniej części też nie była już taka jak teraz, nie? Tutaj ta grafika mi się niezbyt podoba, jeszcze ją będę chyba poprawiał, bo tutaj trochę jest słabiej niż się spodziewałem, szczerze mówiąc. Ale często nie będziemy patrzeć na tę twarz jego, chociaż nie wiem, zobaczymy, nie? Dobra, to ja już teraz wybieram i zaczynamy grę. We've got a UC in there. Might be easier to maintain his cover if he's not the only one still breathing when this is done. Smart thinking. Yeah, but if anything does happen to him, you'll be telling his wife. After you get out of the hospital, of course. What about range? There's lots of wide spaces and high ceilings in there. But a number of tight and constrained rooms too. So it's a crapshoot, really. Wezmę karabin. Ja to zawsze lubiłem sobie ten. Well, I'm not looking to play dice with anyone in there. Give me something with distance. Your call. Less chance of being seen and compromising Singh that way. One last thing, Jensen. Singh said that Jin are using some sort of portable Wi-Fi device to boost communications. He's got a better chance of maintaining cover if you disable. No, to jest dodatkowe. Keep an eye out for it. But aren't we on the clock here? You said there's a sandstorm moving in. Opcjonalne zadanie przed chwilą było. We got the intel on this mission at the very last minute, so we're scrambling a little. If it comes to it, your number one priority is keeping the Jin out of that atrium. Copy that. Time to put away your heavy thoughts, gentlemen. We're approaching the target building. You're up first, Jensen. Let's do this. No, niektóre to są nawet ładne grafiki tych twarzy, tych innych, ale o główny bohater to tak sobie. Ale to od następnego odcinka wezmę już, zmienię jakość gry, znaczy jakość grafiki. Spróbuję takie dość znacznie większe, zobaczymy jak to będzie działało. No dobra, zobaczymy. To chyba trzeba zresetować będzie grę dlatego, nie? No i 25 minut, a nawet nie zacząłem grać w zasadzie. Ale to jest japońska gra, to będą takie długie te cutscenki, wprowadzenia. Gra będzie pewnie długa, bo poprzednia część była bardzo długa, ja bardzo długo w nią grałem, nie? Także... Może dlatego, że tylko ten... że tylko... Team leader, this is Jensen, I'm on the roof. Solid copy. Move into the building. The access route you need to block is at the far end of the penthouses. And keep in mind, the direct route might not be the easiest one. Za bardzo mi... once his team is on the ground.
Miller out. Za bardzo mi jeszcze momencik. Myszka, kurde, zaczuła, nie tego. O tak weźmy, no. Wróć. O, już lepiej. To jest do rzucania jakieś bajery. Pach. Ja będę też... O, kontrol, okej. Będę się starał też znajdować jakieś rzeczy. Dodano coś do bazy danych. Aha. Co to robi? Dobra, to jest... Dobra, to ja wezmę, wyjdę na razie. Później się dowiem. Naciśnij przeszukaj, tak? Moduł kredytowy. O, kredyty trochę miałem. Dobra. No to jest pewnie ta waluta w grze. Także... No podejdziemy. A, tu tylko raz wystarczy kliknąć. Dobra. Ja już jeszcze się przyzwyczaiłem do tego, do grywalności i do sterowania tą postacią, bo tu trochę inaczej jest. Ale tu zawsze mi się podobało. Właśnie. To było bardzo fajna, grywalna gra. Dobra, tutaj nic nie tego. Klik. Lecimy. Tutaj nie ma. Chciałem jakieś znajdźki najlepiej. Dobra. Jest jakaś lampa tylko. No i dobra, idziemy w górę. Palm top. Te palm topy to zazwyczaj miały jakieś expy czy coś takiego, nie? 4801, okej. Jakieś dodatkowe te. Oh fuck! What's wrong? The gen have got a few Jennies up and running. Gonna have to hack keypads. You should enjoy them, Peter. They have colors and shapes. Just remember, red means bad. Fuck you. O, 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 właśnie tu chciałem się dostać. No tutaj jest coś. Tak. Skrzynia na narzędzia, piła ręczna. Nie, a myślałem, że tutaj jakaś znajdźka jest czy coś, bo tak. Okej. Okay. O, fajnie tu się skacze, tak wysoko. A, tu można tego, ale ja najpierw sprawdzę ten. Trudno, będzie trochę długi ten odcinek, bo z intrem to normalnie pewnie z pół godziny by zajęło, a. Bam! No, nie widziałem chrupnięcia, ale okej. Okay. Nie można tam. Myślałem, że ten można będzie tam. Dobra, a co tutaj było? Tutaj się nie da wejść, rozumiem. Okej. Okay. Tutaj będzie teraz zeskok. Dobra, B wciskamy, zobaczymy, o co chodzi. Aby je przypisać, następnie escape'a, aby zamknąć koło lepszy. Okej, okay, to jest co to jest? Co to jest? Wyostrzenie wzroku, cichobieg, szklana tarcza i tajfun. Dobra, to chyba trzeba, nie? Środkowy przycisk myszy nacisnąłem. To jest bateria i o... Ona sama się ładuje do pewnego stopnia, a powyżej tego trzeba załadować specjalnymi tymi bateriami, tak jak tutaj mam jedno i ten. I tutaj jak się zużywa, to normalnie, a jak poniżej tego można zużyć, to ona sama się zregeneruje chyba do tego stopnia, czy jakoś tak, nie wiem, dokładnie nie pamiętam jak to było, ale mniej więcej tak, nie? Co to robi? Podręczne okienko, przydziel ulepszenie.
Co to jest F1? A, to tu tak się robi, to nie, to tu było to chyba, nie? O, a to środkowe, czyli 1, 2, 3, 4 to są F-ki, tak? F1, zaraz, gdzie to było? F1, F2. A tu nie ma. No to też damy F4, tak? Nie, nie ma. F1. Momencik, tutaj jest. Tak, tu jest F1, F2, F3, F4. Jeszcze raz F1. To jest dobrze. To jest F2, to jest tu F4, czyli tak. F1 góra, tutaj, czyli F1, F2. F3, F4, czyli tak jak w kierunek wskazówek zegara, okej. Okay. Dobra, już nie będę tutaj dłużej marnował czasu. Tylko na przyszłość chciałem. Coś jest? Coś jest. Kredytów trochę. Tak, ja lubię zawsze na początku zbierać, żeby później mieć na start gry taki trochę bonus, nie? Że można kupić więcej niż normalnie, co by się nie znalazło. Czasami tak w grach jest, a czasami nie, także... No, to jest środkowy przycisk myszy. Ten moduł tego. Okej, tutaj na razie mi się nie przyda. Tak samo, tak? Dobra. A co to jest? Metalowa skrzynia. Wyłączone. Więc trzeba włącznik znaleźć. Okej. Okay. Najpierw zobaczymy, co tutaj u góry jest. Dobra, to tu wejdziemy, zobaczymy, co tu jest. O, tutaj jest ten przełącznik, widzę. Biobateria. No, tutaj się elektryka włączyła do tego. Także tędy nie przejdziemy, to ja chyba tą drogą powrotną tutaj wziąłem. Jest tak, ekwipunek to tab. Tak, przełączanie między menu. Okej, okay, zobaczymy tab. To jest to. Okej, okay, moje bronie i tam jakieś bajery, tak? Bronie, granaty, a to wezmiemy wszystko. Gdzie granaty, mam jeszcze inne bajery. Bo to są chyba moduły... Tak, to są ulepszenia, znaczy... W sensie nie, że moduły takie, tylko po prostu ulepszanie postaci, nie? Tutaj są do pewnego stopnia, pewnie będzie można jeszcze jakoś od zera, albo coś mi się pewnie stanie, tak mi się wydaje, bo 4 na 5, no to trochę głupio by było, gdyby na start dali, nie? Tak samo to 4 na 6, 3 na 9, 2 na 2, 4 na 4, wszystko już mam praktycznie ulepszone. Omni klucz. To jest do hakowania i tak dalej. Są jakieś takie ekwipunki specjalne, mina modułowa. No tej funa, ok. O, co to jest? Co to jest? Wzmacniacza. No, to jest właśnie to. Dobra, to będę musiał tego to Wi-Fi znaleźć. O, tu jest mapka od razu, pokazane wszystko. Idziemy dalej. Tu jest ten palm top. Ta historia. Aha, to co znalazłem. Programowanie bridge, nie wiem, to są jakieś dodatki do jakichś innych trybów gry. Aha, i tu jest tutorial, dobra. Momencik, tam było chyba, nie? Teraz zobaczymy. Poszaleli, tak? Tutaj 4801. A,
Dobra, to trzeba zhakować. To jest taki dość taka mała minigra. Pamiętam, później były bardziej zaawansowane. To będzie chciało się do nas dostać, tak? A my musimy jak najszybciej się dostać tu, nie? Jeżeli to czerwone, to jest tam ochrona tego komputera, dojdzie do nas, no to stracimy tam. Nie będziemy mogli, znaczy przegramy, nie? I tu na początku można wzmacniać, żeby ona ciężej się... ten... level 5, to jest level 1. No to weźmiemy, no. Przejmujemy. Tutaj szybko przejmujemy. On ty przejmuje to i próbuje się do mnie dostać. Jest tam już, tak, nie? Da, zobaczymy normalnie. O kurde. Się przyzwyczaiłem do tego. The Division, nie? Że spacją się robiło. Kurde, mogę jednak wziąć ten samouczek, bo to jakoś fajnie można się chyba przechodzić. Ja nie wiem jak. Ale kurde ZS. No co jest? A, to trzeba przeładować za każdym razem, tak? Okej. Okay. Jaki fail na sam start gry. No i pierwszego weźmiemy. Weź wszystko. I trzeba przeciągnąć to ciało, żeby kurde... nie znaleźli, nie? Co tutaj jest? To te są painkillery, tak? Dobra. Wybierzemy wszystko. Tam są dwóch. Tam jest dwóch ich. To co jest? Co, znalazł go? Kurde, no. O kurde. Na razie tak wezmę, ostrożnie zagram, bo tu kurde trochę było źle. Jest jeszcze więcej ich? Nie, nie widać, żeby było. Weźmiemy. Pistolety maszynowe też mamy. Jakiś wzmocniony ten gościu. Jeszcze tam zaraz wrócimy się, tylko chcę zobaczyć tutaj, czy mam drogę wolną. Tutaj już chyba będzie zjazd na dół tą windą. Co, amunicja? Ja tu wszystko podnoszę oczywiście. Jakieś butelki piwa. Pewnie będzie można sprzedać. Albo coś w tym stylu. No, zawsze to lubię to gromadzić, takie te bajery. Może tutaj jest ta 4801, tak? Ile prób? 5 na 5. Jest, 4801. Tak to jest. No, mogę hakować. Ale to już weźmiemy tak, nie? Nie wiem, czy to się więcej dostaje za otwarcie normalnie, czy za zhakowanie. Listen up. Doppler shows that sandstorm's moving in fast. It's big and it's gonna hit us hard. God, I hate the fucking desert. Confirm visual? I can. Time is not on our side. Copy that. Solid copy. Dobra. Usypiająca ta amunicja. Znowu, tu jest pistolecik. Skrzynia piwa. Kredytowy, amunicja jakaś zwykła, jakiś whisky, dobra, lecimy. Tutaj jest ściana, którą można rozwalić. No i jak widać można normalnie, standardowo windą pojechać, a pewnie będzie można zeskoczyć. Oczywiście zaraz zapewne zeskoczymy,
Tylko jeszcze sprawdzę sobie. Tam było w drugą stronę. Tak mnie ciekawi. Chcę ten Wi-Fi zagłuszyć, żeby wszystko było w miarę ok. Kto używa drabiny w ogóle? Nie? Właśnie takie kurde wspomagacze. A zaraz zobaczymy, co tu jest. Bardzo nowe pudło. A, to jeszcze tak można było przejść górą i załatwić. A, ale to ekstra. Zapomniałem, że tu jest tyle dróg. No to ptaki, kurde, myślałem, że tam ktoś biegał w górę. No jeszcze zobaczę tutaj. Okej. No to tutaj nie widzę, gdzie to jest ten Wi-Fi, nie? Okej, tutaj jeszcze zobaczę. Jedę na samą górę. Nie no, tutaj już chyba nic nie ma innego, nie? Nie chcę pominąć tego Wi-Fi, szczerze mówiąc. No i dlatego to tak robię, nie? Okej, czy to wszystko? Wiem, że można chyba podjechać tym normalnie, ale my weźmiemy nienormalnie. O, teraz nie pojawiła się jakaś scenka, wow. Ile ja mam? 41. Kurde, weźmiemy, będzie dłuższy odcinek. No, niestety, sorry. Aha, to jest tłum i ten. Nie, co tu jest? 4. Aha, okej. Okej. Aha, żeby podnieść to ja wiem, jak to się robi już, okej. Wejdź na razie. Kurde, ten pierwszy mogłem samouczek zobaczyć, a to może poza nagraniu wezmę. Dobra, weźmiemy. Włączymy sobie rzeczywiście ten. Tutaj nie chcę, żeby... Dobra, na razie tak zrobię. Bardzo chcę ostrożnie zagrać. Mógłbym normalnie się do niego zakraść. Okej, już mi się bateria skończyła. O, i tu bym zjechał windą normalnie. Nie, jeden. Dobra, jeszcze to poznaję trochę, bo kurde, do sterowania muszę się przyzwyczaić. Ale już mniej więcej wiem, co i jak, nie? Bierzemy wszystko. Tam jest daleko, gościu jeszcze. Te karabiny wszelkie będę pewnie sprzedać mógł. Także to się na pewno przyda. W tym sensie, że kasa zawsze się przydaje, nie? Winda już wezwana. No, nawet wskazują, że tam można dostać się. Last thing we need is the pump breaking down. Same. You're on the same path. Okay.
MacReady, how you making out? Slower than expected. It's like someone's tilled a fucking cemetery down here. Say again? When the shit hit the fan in 27, the rush must have been for the stairs. There's corpses everywhere. A lot of your cousins are here too, Jensen. You want me to grab you any spare parts? No parts. But I take mine with cream and two sh... Weźmiemy, uruchomimy. Zobaczymy, co tu powiedzą. That was fast. You installed the signal booster already? No dobra, jestem. To bym chciał. Dosięgnij hologramy. No i co? Kurde, coś zbugował mi się ten. Pomóż, żeby zresetować. Weźmiemy. Resetujemy. No kurde, taka lipa, no nie wiem jak stąd wyjść teraz. Dobra, weźmiemy, wychodzimy, nie będę. MacReady, how you making out? Slower than expected. It's like someone's tilled a fucking cemetery down here. Say again? When the shit hit the fan in 27, the rush must have been for the stairs. There's corpses everywhere. A lot of your cousins are here too, Jensen. You want me to grab you any spare parts? No parts. But I take mine with cream and two sugars while you're asking. Kurde, jak on nie go. Gdzieś w dole jest, tak? Mam nadzieję, że tu nie wróci. To by była lipa. Tu się szybko zużywa ta energia. Tam jest dwóch. Ja w ogóle wiele godzin zmarnowałem też na przednią część, bo musiałem obadać, gdzie ktoś się znajduje. Jensen, watch your 20. Working my way through the penthouses. Remember to keep an eye out for the Jin's communications booster. If you can disable it. Roger that. Dobra, zobaczmy jeszcze jak tam chodzą. Czy oni wejdą tam, czy nie. Co tu jest? Tu są. Gaz tu jest, okej? Okay? Ja tu bardzo dużo posprzątałem ich. Nie chcę, żeby oni mi tutaj... Okej. Okay. Tam dalej jest gościu. Kurde, no. Ciach! Okej. Okay. Kurde, no. O, chyba trafiło, ale kurde, to nie wyglądało jakby trafiło. Okej. Okay. Trochę dziwnie. Strasznie się trzęsie tam celownik, kurde. Bierzemy wszystko, pistolecik, czyli amunicja. Tak samo. Kredyty, czyli kasa. A może to cała bateria się ładuje, tylko że ten pierwszy pasek jakby szybko, a reszta bardzo wolno. Tędy byłem, okej. Okay. Okay. Gdzie jestem? No tam byłem, okej. Okay. Tak, tutaj są te ci obezwładnieni moi. Ja tu poszedłem na skróty, okej. Okay. Dobra, to już wszystko wiem, ale długo w to gram, kurde. Wszystko będzie wyczyszczone, dokładnie.
wylizane z wszystkie beczki i ten i ściany. No to poboczne też chciałem zrobić. Jest u góry wszystko wyczyszczone, ładnie. Weźmiemy. O, chcę. Okej. Nie ma nic. A mapa gdzieś jest? Tu jest, tak? Mapa. Czyli tędy tylko się da. Tutaj się da jakoś... Tu jest już atrium, tak? Czyli muszę tutaj gdzieś... tu pewnie gdzieś jest. Raczej wątpię, żeby było w tym. Czyli pójdziemy gdzieś na prawo. O, kurde. Jak? O, tam jest ktoś. Jest tam wejście. Mogą patrolować ludzie. Jest tak. Ja bym trochę poczekał aż. Nie tu idą? Nie. Jeden stoi, jeden chodzi. Gdzie ten stojący? Nie, oboje chodzą. Teraz będą chyba siebie widzą nawzajem. O, już mnie wykrywał. Okej. Okay. Się odwrócił w moją stronę. Jak tam? O kurde, tu też idą. Trochę niedobrze. Kurde, ten energia mnie wkurza, no nie ma. Gdzie to jest? Aha, bo tu jest dwa w kierunku. Można sobie zbudować, jak się zbiera takie części, jakby, nie? Dobra, weźmiemy inaczej to. Kurde, jak się robiło, żeby wejść... Dobra, nieważne. Jeszcze raz. Kurde, idzie tutaj, w tą stronę. To jest to. No jest biobateria. O, jest troszeczkę, bo mi podładowało. Przyda. Tego drugiego wezmę z garn, tylko ten wyjdzie. Będę miał czyściutko już. Okej. Nie mogą się zobaczyć, ja nie chcę. Tak się stało? Jak będą oboje wykończeni, to jest spoko. Jakieś granaty chyba, kurde. Tak, mina lub grana, G. Okej. Tutaj w górę można. Gdzie to jest ten gaz? Tutaj, tak? Dobra. Spróbuję to Wi-Fi, kurde, znaleźć. Zobaczymy, czy mi się uda. Gdzieś tu, tak mi się wydaje, że będzie. Okej, tu już byłem. To jest leżący. To co to jest tu? Co to ma być w ogóle? Nie wiem, co tu chcieli twórcy zrobić, ale no, niezbyt to się przydaje. Okej, okay, czyli ja mogę... sobie oddychać w tym gazie. O, można tu było rozwalić ich z zaskoczenia wyciągnąć. Aha, bo to energię zużywa. Aha, kurde. No i to źle. Dobra, spróbuję się przedostać. Tu jest. Aha, dobra. Przedostać przez główną tą w takim układzie. No tam tylko u góry jeden chodził. On się nie odwraca, cały czas tak samo jest.
tam jest tył. Więc tego nie mogę bezpośrednio na raz wypalić. Tylko muszę. Widzę, jest. Tak, mi patronem i dość sporo ich. Tego ostatniego w zasadzie można zwalić. Kurde, ich tam za dużo jest, żeby w ten sposób to zrobić. Przez ten gaz najlepiej by było przedostać się. A zobaczę jeszcze, jak się zapisuje. Zapisz jest? Okej. Dobra, jest. To na wszelki wypadek. Tyle gry będę miał z głowy. Kurde, ile ich tu jest. Ja pieprzę. Jest jeden. A oni go widzą. Dobra, idę stąd, nie ma sensu. W każdym układzie oni się gapią, każdy na siebie, więc nie da rady tutaj rozgryźć ich. Nie da się, nie ma. Poczekaj, już tylko zobaczę, gdzie tu iść mam. Tam chyba nie, tam o, trzeba iść. Bo kurde. Dobra, jeszcze jedną chyba baterię zużyję, bo lipa trochę. Gdzie tu jest? Przejść. Nie, jednak tędy. Tędy wszedłem. Okej, tędy. Tylko zobaczę tu. Tutaj kilku jest ich. Kurde, ten pierwszy samouczek źle, że nie tego. Bo ja widziałem już tam pierwsze 15 minut. Początku mieli takie kurde ułatwienia do przebiegania między tymi zasłonami. Ale kurde, ryzykuję. Już nie mam tyle zasięgu. A, to są. To jest ten odwrócony tyłem. To już wiem, o co kaman. Można po prostu ominąć też. Tam bym go rozwalił. No. Wejdę tu. Wejdę, bez tego. Dobra. Ja go wcześniej zdjąłem, tak z daleka, pamiętam, go wziąłem. Tego mógłbym spokojnie wziąć. Dobra, zobaczmy, gdzie kto jest. Okej. Okay. Dodatkowy exp zawsze za rozwalenie ich jest, nie? Nie wiem, czy on mi się teraz tak nabija w takim tutorialowym w zasadzie misji. Ale okej, niech będzie. Kurde, dobra, ominiemy.
nie będę się tak bawił. Listen up, everyone. Chang's hacked into the Jin's radio signal. Checking the patch now. We should be hearing Sing any second. Khalil, الراجل اللي هيبقى علينا الحاجات جاي كمان شوية. روح قول لبقية الناس ان انا هعصلكم. وخليكم يعني منتظرين. Patch is clean. Solid copy. Good. I'll repatch us once the deal kicks off. Zauważył mnie. Enda! Kurde. Ale lipa. Co to jest to? Aha, to tutaj jest. Whisky, kurde, wszystko. Uprzenie, wyposażenie. O, ale się upiłem, o kurde. Dobra, ja to zloaduję, także... A to wezmę szybko, zloaduję, już wiem co i jak tutaj. Anury. Ostatni zapis może... Nie, dobrze, to tutaj był inny, ostatniejszy. No ja będę w taki sposób właśnie grał. Trochę nie wiem, jak on mnie zauważył. Za szybko. Za bardzo się śpieszę. A chcę wszystkich tutaj ściągnąć, no. Dobra, od razu się wczytuję. Kurde, to jest tyle dobrego, nie? Kurde. Nie udało się od razu. Dobra, zaraz tu wróci. A sobie rozejrzy się tutaj. O, oni tutaj tak blisko byli. No tak dwóch tam później będzie już luz, nie? Dobra, weźmiemy to tak. A, tu nie można tak. Okej. Gazowy, usypiający. خلاص مش قادر اتنفس هنا od razu pada. Nie trzeba czekać. Dobra, lecimy dalej. Zapiszę. Tutaj no trochę kurde. Ile były. Okej, okay, i tu już teraz będę mógł spokojnie sobie. Tego bliżej nie będzie potrzeby. Nie będzie potrzeba tak pozwalać. Tak, gdzie? Tych dalej najlepiej. Już rozwalę. A, tamci się kapnęli. A to chyba się nie liczy. Wezmę, wczytam. Jeszcze raz. Patrzę, okej. Okay. Zobaczmy, jak tamci. A, tu. Aha, bo to jest, to są tych dwóch. Jest, dobra. Nie no, tutaj jest wszystko ok. Kto tam mnie widział? Ten gościu? Ajajku. O, znowu. Raz drugi. Za blisko jeden. Zachwycił mi się. Tu jeszcze jest taki.
zregeneruj się szybko. Potrzebuję. Teraz tylko, czy oni w dobrych miejscach leżą, by się nie okazało. Że oni kryją, o właśnie, kurde. Chociaż mi ten... Ach, spróbujemy zrobić inaczej, pyk. Jest elegancko. Teraz już wiem, jak co, gdzie co było. Teraz już można spokojnie sobie pump top. Często w tych pump topach jest jakaś kasa albo exp, także znaczy w poprzedniej części tak było bynajmniej, nie? Tu nic nie ma. Ja lubię sobie zczyścić całą drogę praktycznie. Biobateria jakaś, kurczę, i żeby później mieć drogę odwrotu i żeby wszystko leżało wyczyszczone do końca, żeby było. No ja pewnie poucinam kilka te fejle, więc pewnie nie zauważycie, że jakoś failowałem za bardzo, ale tam kilka razy no musiałem, nadziałem się po prostu, nie? Dobra. Dobra. Zobaczymy. Momencik, to jest tak. Weźmiemy mapkę. Spróbuję podejść. Zapisałem już. Skrzynia. Jest tu góra. Można iść. No, dawaj. Można z góry ich ściągać pewnie? A, to jest ich duch. A zobaczymy, co się stanie. Listen up, everyone. Chang's hacked into the Jin's radio signal. Checking the patch now. We should be hearing Sing any second. Khalil, الراجل اللي هيبقى علينا الحاجات جايه كمان شويه. روح قول لبقيه الناس ان انا هعصلكم. وخليكم يعني منتظرين. Patch is clean. Solid copy. Good. I'll repatch us once the deal kicks off. O, u góry są. Okej. Tak, to jest ten ta. Do zagłuszy to Wi-Fi jest tutaj, nie? To się cieszę. Znalazłem fajnie. Myślę, że jakoś ciężko będzie znaleźć. To tylko pobocznie tutaj. No, w pierwszej misji raczej wątpię, żeby też było jakieś trudne do znalezienia. Dobra, idziemy. Zapiszę sobie. Wezmę na nowym. Na wszelki wypadek. Okej. Załadujemy. To weźmiemy. O, ja mam już mało tych. Może od razu wezmę. Zawczasu. The signal booster is online. Good. I could barely hear them down there. Okay, keep your eyes open. I'm going to go see if I can find anything. On później będzie się tu patrzył. Tamten będzie patrolował. Mnie nie widzi. Elegancko. العملية دي كانت فكرة من ايه؟ اوكي، نيكسي نيكابنو
Okej. No, kilka lat prób było, nie? Trochę tak na pałę szedłem, ale udało się. Zobaczymy, tu jest gazeta. Jest jakieś bajery. Pełnisz. Miller, I've disabled the Jin's comms booster. Should make it harder for them to listen in on the deal. Good work. With luck, Singh's cover will still be intact when this is over. Roger that. Moving on to primary target now. No, mi bateria akurat się przyda. Jeszcze zobaczę, co w tym komputerze jest, co to jest. No dobra. Zapiszę. Szybciutko. Dwa, okej. Elegancko tutaj pozamiatałem ich. Wow. Co on widział mnie? Pancerz mu strzeliłem mi i tak podziała. Kurde, no to zarąbista energia kinetyczna musi być tych pocisków, że przebijają przez takimi strzykaweczkami przez pancerz, nie? Okej. Dobra, już zostało dwóch. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z nimi. Jeszcze raz zapiszemy na dwójce. Się patrzą na siebie. Tak, na siebie. Zaczną patrol, czy nie? Kurde, ale... Kurde, zobaczył mnie. Dobra, już wiem, jak to zrobić. Kurde. Trzeba bardzo szybko. Dobra, lecimy. Nawet mogę niewidzialnym się zrobić na chwilę, żeby kogo kurde rozwalić tego, nie? Został ostatni. A spróbuję go normalnie wziąć. Zobaczymy, jak on jest opisany tu. Bo nie zrobiłem w ogóle jeszcze, nie? On tam jeszcze przeszedł w ogóle. Ciekawe. Aj, kurde. W ogóle nie trzeba, chociaż nie wiem, czy oni by sami się rozeszli i nie chcieli na początku, także... Tu jest jakieś coś... O, właśnie... Jensen, we're inside the atrium, taking up positions on the terraces. What's your 20? Still moving. Well, hurry the fuck up. Enemy helo is inbound and this sandstorm's getting close. You get that comms booster disabled? Affirmative. Booster's fried. So maybe the Tin Man does have a heart after all. Way to look out for your team. Creedy out. No, to weźmiemy. Kurde, nie mam tych strzykawek już. Ta ostatnia walka chyba będzie jakaś... normalna.
mam prawie 500 kredytów, fajnie. To tu jest. O, już mam ponad 500. Nie, może się przyda na początku, nie? O, znowu hakowanie, super. No to lecimy, tak? Zobaczymy od wzmocnienia najpierw. Okej. I teraz tak, ja muszę się dostać tu. Czyli to muszę tędy robić, tak? O. Albo tędy. A jakbym tutaj chciał? Anomaly detected. Trace program initiated. To wzmocnimy. A weźmiemy tą drogą. A to spokojnie, bo to na początku to wiadomo, że. Jensen, Panos access route secure. Jin shouldn't be a problem. Over. Copy that. About fucking time. Enemy helo sighted. All right, strike force. Position and hold. Strike one. In position. Strike two. All set. Strike three. Yeah. Strike four. In position and holding, boss. Eyes up, safety's off, guys. Yeah, no shit, brown nose. Watch your fucking mouth, Halliday. Both of you, shut up. Five in position. Everybody, stay sharp. Singh's got eyes on Shepard. Patching you in now. Target's in the AO. Remember, Singh's down there, so watch your fire. You got balls, Singh? Executing a boy with a sandstorm on our ass. I cannot take credit for Mother Nature, mister. You can call me Shepard. How biblical. Are these the weapons? The orcs. They're getting harder to come by. Guns are still on the chopper. Show me the cash, quick, and we'll... What the? Park has been crashed. Shepard is dead. What? By who? What's going on down there? Miller, this isn't the Djinn. Repeat, it's not the Djinn. They're after the weapons. Open fire! Open fire! Weapons free! Open up on Creed, make it a grab for the chopper. You got a shot? Negative. Negative. We're under heavy fire down here. We can't let that chopper take off, Jensen. I got it. Jeszcze raz powiem tylko tyle, że ostatnio to sfailowałem z jednego prostego powodu. Po prostu używałem tutaj o tych takich umiejętności. O takich. A one zużywają energię. Trzeba po prostu używać tutaj broni normalnej, bo energia się kończy. A tu jest tak zwany burza piaskowa. O! To dziwne. To inaczej weźmiemy. Tak, weźmiemy, ustawimy sobie od razu. Łosasz? This is bad! They're closing in! We're gonna lose Singh! Jensen, I can't reach him! Okay. Jensen, this sandstorm might have just bought us some time, but you need to disable that chopper! Copy that. Okay. Najlepiej tu w heada im strzelać. Zaraz jeszcze opowiem, czemu sfailowałem za... pierwszymi razami. Zezuję trochę. Jest rozwalony.
Używa i energia i ten i amunicja, więc muszę uważać. Czekajcie, zobaczymy tutaj. Weźmiemy sobie szybciutko, zużyjemy biobaterię, bo tu będę bardzo dużo na tym trybie o tym chodził. Prawie nie mam amunicji, tak? Man down! Man down! Who's hit? Jensen! Strike team! Sound off! It's Singh! Repeat! Singh is dead! Oh, good fucking job, Jensen, you... Tego Singha nie udało się chyba. Chopper's been grounded. Repeat. Jensen! I tak nigdy nie dało się uratować, tak mi się wydaje. Ja tu wytnę te fejle, tyle chciałem powiedzieć. Bo za pierwszym razem sfejlowałem z tego powodu, że rozwalałem wszystkich walką wręcz, nie? I skończyła mi się energia, razem te baterie też zużyłem wszystkie i skończyła mi się energia. No i nie zdążyłem tego helikoptera przed wylotem powstrzymać i mi uciekł. No i dlatego postanowiłem tutaj jeszcze raz wziąć. Artificial eyes to prosthetic limbs. From molecular size computers. Human controlled evolution available to all. No, potem przestawiłem na karabin, ale już nie zdążyłem tego helikopteru. I trzeba po prostu head im strzelać i tyle, nie? Strasznie mnie to niewygodne jest, że ta energia tak się szybko kończy. Jeszcze amunicja mogłaby się kończyć, ale energia bardzo, bardzo trzeba uważać. Tylko chwila, moment, już nie ma, nie? I ten, i uderzanie walką wręcz też zużywa energii i to dość dużo, nie? Więc kilku z trzech, czterech się rozwala i już koniec energii. Dlatego ja wtedy zużyłem całą energię, a nie mogłem tego trybu wzrokowego używać i właśnie tak sfailowało mi się, nie? Ale teraz to już bez problemu, jak widać. Tam za pierwszym razem trochę mnie chyba zabili, nie? Znaczy za drugim razem, jak tego... Dobra, tu będą teraz cutscenki, ja to spróbuję ogarnąć, żeby to godzinę trwał odcinek, bo ja już nagrania mam prawie dwie, ale to są też moje fejle, także no. I coś mi się wydaje, że ja nie mam na normalnym poziomie, tylko taki trochę trudniejszy, bo bardzo szybko ginę, bardzo szybko wszystko się zużywa, no kurczę, nie wiem. Może ten pierwszy to był taki zwykły, nie? Ale to może i lepiej. Będę dłużej grał w to, nie? Agent Jensen. I won't let it happen again. No to po pierwszej misji, czyli to takie intro jest już, nie? Rozegrane. What have the events in Dubai cost us? They knew the risks. How many assets did we lose? All of them. The sandstorm didn't help. The mission was a success. Clearly, your scale for success is a generous one. However, the erratic nature of the attack could work to our advantage. Interpol will be confused for weeks, and with our continued guidance, the people will come round eventually. We are all in this for the long game, after all. That's never changed. You think so? Do I need to remind you all how far we have veered off course? The Ogg incident has caused a schism in society. Things are worse than we projected, and growing more unstable every day. This will not be tolerated. To ensure the success of our vision, the disruptive elements must be excised. No one here disagrees with you. But
Let me fly to New York and I will personally evaluate the situation. We may already have the votes we need to ensure that the Human Restoration Act passes. Very well. Stanton, you accompany. We may need to exert financial as well as political pressure to silence anyone opposed. Proceed. Elizabeth, I'll contact you later. It won't succeed, Lucius, even with Dowd's money. You know what Rand will find in New York? Weak, ineffectual men. And with Nathaniel Brown still an unknown factor. Of course. That is why we're proceeding with our ultimate strategy. You have claimed much in the past, Paige. This is your chance to deliver. Everything is in place. We can initiate whenever you wish. I'll secure your communications, Bob. Jaina seems to have eyes everywhere these days. He and his Juggernaut Collective... Jaina's won't be an issue. I've made arrangements. I laid the foundations. Now it is time to get everyone's attention. Paige, activate the sleep cell. Stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Miller, it's Jensen. Just getting off the train now. Copy that. We'll debrief when you get in. You're coming straight to the office? Unless there's a problem at a checkpoint. Your papers should be in order. Just keep your head down. Miller out. Here, let me help you with that, ma'am. Ma'am? Seriously? I could have gone with Sweetie. You get my message about Dubai? Yeah. I'm glad you're all right, Adam. That ambush sounded pretty bad, man. Not something I was expecting, that's for sure. Any idea who hit us? Well, I'm sure your task force will come up with something. And that it won't be what the Juggernaut Collective digs up. Kind of odd, though, don't you think? Interpol sending your team, the Prague team, to Dubai in the first place? Miller said they were scrambling. Last-minute intel. We were the only strike team available. Yeah, well, that's a lie. Better get moving. The Collective has been keeping tabs on all Task Force divisions ever since we slipped you into one of them. They've got a team in Oman. A hell of a lot faster than you guys. So why send us? I don't know. The task force is in the Illuminati front, like we all suspect. It doesn't make much sense to send it into an ambush. Unless they wanted our team to see something. Officially. Aukové, připravte si papíry. Připravte si papíry na inspekci. Don't make a scene, Adam. Wouldn't dream of it, Alex. Nezastavuj se! I swear it's gone even worse here in the past few days. Everyone looking over their shoulder.
terrified Oggs like us are going to attack them again? Somebody probably will. Treat people like animals long enough, they'll start acting like animals. You say that like there's nothing we could do to stop it. I already tried 2 years ago. It didn't work out so well. So what? What's your problem? Are you saying we should just give up? Let hatred and prejudice take over? The hell with that! I'm saying I can only go after enemies I see, Alex. The men who caused all this, the true power brokers, they're the ones I need to stop. I thought you knew that. I do. You, me, the Juggernaut Collective, we're all trying to stop them. Doesn't mean turning a blind eye to... Then help me find them. I hate this city. Come on. If you're right about Dubai, about the Illuminati needing your team as witnesses, then we need to find out why. Who gave you the order to mobilize? Miller did. But it probably came from someone higher up the chain. Doesn't mean he's not in on it. Ever heard of the NSN? A neural subnet, sure. And TF-29 directors use it to plan ops and communicate privately in cyberspace. What's this? Whisper chip. Custom-made wiretap device. Janus designed it to fit inside the NSN's motherboard. Ah, the elusive Janus. Leader of the hacktivists. Am I ever gonna meet this guy? Someday, maybe. Right now you need to concentrate on Miller and find a way to access the NSN's motherboard. Hold on. Shit. No, tak jak myślałem na początku. Wszystkie ulepszenia mi poszły w łeb. Sound like shit. How you feeling? A little sore, but I'll be alright. Are you okay? Yeah, I'm okay. I've been through worse. Jesus, how fucked up is that to think, huh? Listen, Alex, my systems are acting up a little, so I've got to get checked out. But if you want to meet or... What? No, I'm fine, man. You just take care of you. This girl's built tough. Give me a call when you're useful again, okay? No i od nowa trzeba będzie. Jak widać, baterie. Dwie kreski można ten. Ja tylko jeszcze zobaczę, jak to wygląda. O, tutaj jest wszystko rozpierniczone, pewnie od zera będzie trzeba, nawet niektóre w ogóle, bo tutaj nie ma, nie? Error jest.
a niektóre tylko na pierwszym poziomie pewnie będą. I tu mam tak, 547 kredytów, jakiś tam praxis. To chyba, tak, to jest poziom doświadczenia chyba. Tutaj jest... dobra. Idę, będzie trzeba pójść na badania pewnie, ale to już w kolejnym odcinku, bo ten już zarąbiście długi jest, nie? Open blinds. Good morning, Adam. You have one new message. From? David Sarif. Play it. Adam, it's David. I know it's been a while, but after what happened in Prague yesterday... Look, son, whatever reasons you've had for not getting in touch these last 2 years, well... Life's too short. I'm leaving for London soon, but give me a call. You saved his VidCall number? Yes, Adam. Just activate your TV system. Dobra, już nie będę tego zrobił, bo to tutaj powinno się pewnie jakoś połączyć. To są jakieś te rzeczy. Ja to wezmę, będę badał w kolejnym odcinku, bo już naprawdę długo się zrobiło, a tutaj kolejne cutscenki pewnie odpalę, jak będę coś robił. Także ja się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Będzie mnie czekało dużo wycinania, bo kurde, trochę faili miałem. No i takich tych różnych złych rzeczy, które nie powinienem. O kurczę, może jakaś skrytka tu będzie, fajnie. Dobra, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.